Panie Marszałku, Wysoki Sejmie. Poseł sprawozdawca wspomniał, że Lasy Państwowe kontynuowały rozbudowę nowoczesnego szkółkarstwa i bazy przechowalniczej nasion, również zamierających drzewostanów. Zgodnie z opracowanymi i konsekwentnie realizowanymi programami rozwojowymi. W tym zakresie polskie leśnictwo należy do przodujących na świecie i jest przykładem dla innych. Jak pan widzi dalszy rozwój polskiego szkółkarstwa i czy polskie leśnictwo może być dalej liderem i po prostu być najlepsze w swojej klasie? Dziękuję bardzo.